My jesteśmy na terenie rejonu Solecznickiego, to jest okręg wileński. W rejonie mieszka 32 tysięcy mieszkańców, 80% mieszkają Polacy. Od zawsze ten kraj nasz tutaj był jakoś inaczej opiekowany się przez państwo. Może z tego powodu, że my tutaj jesteśmy taki od zawsze rejonem takim swoistym, polskim i jesteśmy zawsze do miłości bliźniego swego, ale tej miłości nie możemy nawzajem otrzymać. Z tego powodu jakby my nie jesteśmy tutaj obcy, ale i nie jesteśmy swoi tacy. Ludzie, którzyśmy spotykaliśmy po drodze, jechaliśmy i pytaliśmy, jak oni mieszkają, to oni mówili, że my z litem dawali rady, czyli pieniądz, który tutaj był tak mocno oczekiwany przez takie długie lata i był wprowadzony i był jakimś to naszym takim wielkim zaszczytem, że mamy swój pieniądz i z łatwością on był oddany w ręce Europy, Europa jego pochłonęła, dała nam pieniądz euro. W jeden dzień my staliśmy się wszyscy ubodzy. Naprawdę spotykamy się z bardzo wielką biedą, a głównie w rejonach, które są dalsze od miasta. Obok Wilna jeszcze dają sobie radę, a już trochę bardziej na koloniach, takich wsiach, pojedynczych domach, to już ludzie po prostu, niektórzy żyją bez światła i bez wody. No woda jest tam w studni, to jest normalne, ale kiedy światła nie ma, no to już ciężej. Opiekowałam się jedną niesłyszącą dziewczynką. Ona okazała się bardzo w trudnej sytuacji, w bardzo wielkiej biedzie. Została bez mamy, bez mieszkania, została bez domu i była w ciąży. Kiedy pomagałam tej niesłyszącej dziewczynie, to pukaliśmy do drzwi urzędów, gdzie wszędzie było nam zamknięte. Później spotkaliśmy takiego człowieka jak pan Tadeusz. Pan Tadeusz zajmuje się już tą działalnością z ponad 11 lat. My spotkaliśmy jego i bardzo się cieszyliśmy, dlatego że on jeden otwarł nam drzwi. Ewelina już miała gdzie żyć, to pan Tadeusz zaprosił mnie do wspólnoty i razem zaczęliśmy pisać różne projekty. Założyliśmy naszą wspólnotę w 2016 roku, kiedy właśnie papież ogłosił rok miłosierdzia. To był dla nas znakiem. Na chęć naszych tutaj takich ludzi pomocniczych spróbowaliśmy organizować wspólnotę Miłosierdzia Bożego razem z naszym tutaj merem, burmistrzem naszego rejonu, Zdzisławem Polewiczem. Mówimy, że organizujemy taką wspólnotę i spróbujemy jej ożywić. I tak się stało, że za rok osiągnęliśmy bardzo dużo. Może jeszcze w pół roku tam, bo myślałabym, nie, ja na pewno jestem zajęta, chciałabym, ale nie, ja czasu nie mam, bo ja pracuję, mam dwójkę dzieci małych, ale później było to takie natchnienie, bo chyba to nie moje zasługi, a coś tam czasem daje takie natchnienie, nie coś, a ktoś i wiem kto na pewno, że pierwszy raz zaryzykowałam, no i dalej, okazuje się, można. Łatwo, oczywiście łatwo, nie łatwo. Są też pewne trudności, bo jednak i dwójka swoich dzieci tutaj na miejscu i ogarnąć wszystkich innych i trzeba nadrobić pracy przed tym, żeby później zdążyć. Ale też mam bardzo dobrych pracodawców, którzy po prostu wiedzą, co robię, no to wypuszczają, jedzie z Bogiem i dalej. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, radujmy się w nim. Pomagamy wszystkim, którzy potrzebują pomocy, którzy znaleźli się w niedobrej sytuacji życiowej. W naszym rejonie Solecznickim siadamy do samochodu i jedziemy. Widzimy, dzieci są gole, bose, jeżeli mają takie ubranka, słabe. Jeżeli jest zimno, widzimy, już widać, że dziecko jest słabo ubrane i widać, że jest głodne. Przychodzi, zaczyna z nim rozmawiać. Czy ty jadł? Gdzie mieszkasz? Czy czegoś potrzebujesz? I od razu dzieci nie mówią, nigdy nie mówią, nawet uciekają. Czy zapraszamy do kolonii, też uciekają. Ale kiedy zachodzisz z nimi i przynosisz jakaś taka buleczka jemu, on widzi, no po prostu zjada ta buleczka, ta cukierka. Po prostu się otwierają, mówią. Zaczynamy gimnastykę. Uwaga, ręce do góry, zobaczymy na słoneczko.
zobaczymy niebo, opuszczamy do dolu, wydychamy. Rączkami do przodu kręcimy i raz, dwa, trzy, cztery. Rączki na biodra i swoją główkę w prawo cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, bardzo dobrze, do strony, trzy, cztery. Na początku naszego sąsiada z prawa obejmujemy, każdy, o tak, jak mnie obejmuje, tak, obejmujcie się, dobrze, i też sąsiada z lewa, proszę, też, o tak, do każdego, o tak. Tak. Życzę każdemu na dzisiejszy dzień, aby otrzymaliście jeden od drugiego dużo satysfakcji, radości i miłosierdzia. Robimy każde lato kolonię Miłosierdzia Bożego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, dla dzieci z rodzin, które są w biedzie, dla dzieci z rodzin, którzy są skrzywdzone losem, czyli mają jakieś choroby. Ktoś jest niesłyszący, ktoś ma jakieś wady niepełnosprawne, ktoś niedorozwinięty, jakieś takie psychologiczne, czyli te dzieci, którym naprawdę potrzebna jest pomoc. I my chcemy okazać im miłość taką, że oni są potrzebne w tym życiu. Staramy się, aby kształcić ich język polski. Kolonie są katolicko-edukacyjne. Fundamentem jest wiara. Poprzez wiarę wchodzimy do serca tego dziecka, aby umiało się zwrócić do Pana Boga i poprosić o swoje jakieś marzenie, że nie jest zostawione. Dać im swoją miłość, być z nimi razem, modlić się z nimi razem, dbać o nich, grać z nimi, to znaczy wszystko robić z nimi, żeby oni poczuli to takie ciepło od nas. Pobłogosław Panie z wysokiego nieba, hej, co by na tym stole nie zabrakło chleba. Hej, co by na tym stole nie zabrakło chleba. Nie zabrakło chleba, nie zabrakło w kuli. Hej, ani tej miłości do naszej matuli. Hej, ani tej miłości do naszej matuli. Najtrudniej nauczyć dzieci tych, którzy u nas są, przedstawiać samego siebie. Każde dziecko powie, dokładnie uczy się w jakiej szkole, w jakiej klasie, ile ma lat, czy ma rodziców, to jest dla nich nieosiągalne. My dla nich na to dajemy dużo czasu i bardzo trudno tego się do końca dowiedzieć. Niektórzy w ogóle nie chcą rozmawiać aż do końca, niektórzy przemawiają na wpół kolonii. Słusznie jest, że jest widelec, że jest łyżeczka, że jest nóż, którym trzeba też umieć korzystać, że jest maleńka łyżeczka, którym trzeba mieszać. Tego, to jest takie podstawowe sprawy, bardzo drobne, ale dla nich to jest nowe. Uczymy się myć, posługiwać się ciepłą wodą, że tu u nas jest ciepła woda, że jest prysznic, że jest mydło, że jest dla głowy jest szampuń. Niektórzy dzieci tego jeszcze i dotychczas nie wiedzą. Oni widzą w sklepie, że to jest, ale w domu oni tego nie korzystają, tak to my tu ich musimy takich bardzo zwykłych rzeczy nauczyć. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. No bo z łóżki już prawie umiecie. Zaczynamy później z tymi dziećmi pracować przez motywację do koncertu. Oni stoją na scenie po raz pierwszy raz w swoim życiu. Może nawet im nikt nie da więcej w życiu stać na scenie i zaśpiewać piosenkę przez mikrofon, czy zmówić jakiś wiersz, czy nauczyć się tego wiersza i powiedzieć. Ten mają koncert, motywacja podniesienia siebie, że ja jestem mądry, że ja mogę to zrobić. A na końcu mają taki nawet egzamin. Egzamin z Ojcze Nasz, mówią Ojcze Nasz, żegnają się, mówią ofiarowanie siebie
i śpiewają piosenkę Jezu, ufam Tobie. I kiedy otrzymają taki obraz i tam podpisy wszystkich egzaminatorów i otrzymają 10 z plusem, to też mają takie szczęście, przychodzą: proszę Pani, a ja otrzymałem 10 z plusem. A moja intencja, oni później piszą swoje intencje, o czym marzą. Ja chcę nowego tatu, ja chcę, żeby mój tata nie bił mamy. A ja później mówię: a to może jeszcze chcesz, coś chcesz, może chcesz telefon? A można telefon, mówię, napisać, a komputer też można. Mówię, no można, napisz, o czym marzysz. Jeżeli, mówię, będziesz wierzyć i będziesz modlić się do Bożynki, będziesz prosić tego, będziesz wierzyć, to ty otrzymasz. A to ja jeszcze napiszę planszet i jeszcze napiszę wrócić na te kolonie. Chciałbym do nas przyjechać w ostatni dzień, zobaczyć, co tu, wiele tu będzie tego płaczu, ile tu będzie tego niechęci jechać do domu, dlatego że ich tutaj będą nowe koledzy, będą nowe przyjaciele, których ich tu wszyscy pokochali. Oni na co dzień obejmują się ze wszystkimi. W modlitwie oni znajdują słowa, które im podchodzi do życia, że chleba powszedniego da im Pan wtedy, kiedy oni będą tego prosić, kiedy będą odmawiać modlitwy. Przez przykład innych przeszłego roku oni widzą, że aha, jeżeli on chodził do kościoła, on otrzymał to, co prosił w intencji, a ta prośba nie była mała, to on będzie myśleć, że aha, może i ja zacznę chodzić. I to jest nasza sama podstawa. My chcemy przez ręce Boga dotulić ich miłosierdzie, ich zanurzyć, a wynurzając za tych 8 dni, postawić ich jako apostolowie w swoich rodzinach, ze swoimi sąsiadami, żeby oni chodzili by i głosili by, że jest Pan Jezus, że trzeba w niedzielę iść do kościoła. Alwidas i Andrzej w przeszłym roku byliśmy na koloniach Miłosierdzia Bożego w seminarium w Wilnie i za ten czas, za rok, dzieci, którzy chodzili każdej niedzieli do kościoła, zmienili swój pogląd na życie. W ostatni dzień, będąc w seminarium, zdali egzamin na 10. Oni otrzymują komputer na ręce tych dwóch braci, żeby oni opiekowali się nadal rodziną, która im jest poręczona, i żeby wasze chęci, co wy chcieli zobaczyć, niech się wypełniają. Oklaski. Pomagamy dzieciom i ich rodzinom. Kiedy zaczniesz od początku, od takiego malutkiego, to wyrośnie z niego duży, dobry chłopak. A kiedy już z dużego zaczyna, to już bardzo trudno otwierać ich serduszka. Dla mnie oni są najlepsze dzieci na świecie. Zazwyczaj na początku obozu, na początku kolonii są zbyt zamknięte. Odczuwa się taki brak zaufania, bo no co tu, przyjedziemy, będziemy coś tam robić i tyle. Ale kiedy je się dotyka, odczuwa się, że jakby potrzebują tej uwagi, ale do końca nie wierzą w to, że ktoś tam zauważy je. Później stopniowo, kiedy zwraca się na nie uwagę, kiedy przygarnia się, nawet te uczesanie, tam warkoczek się zaplecie, one jakoś tak otwierają się, darzą nas zaufaniem, opowiadają czasem o tym, co tam w domu się dzieje, ile ich jest, nie? Co tam mama, gdzie tata, czy bawią się z nimi, jak żyją na co dzień i tak powoli. No i oczywiście niektóre sytuacje bardzo smucą. No i zmuszają nas, dają takie natchnienie, że jednak to, co robimy, jest chyba ważne, potrzebne. Już od pierwszego dnia podchodzi dziecko, które ty widzisz pierwszy raz, ono cię w ogóle nie zna i ona podchodzi, cię obejmuje, chce, żeby ty ucelował. Na przykład moje dzieci, które byli ze mną przed tym na kolonii, oni mnie zawsze spotykają, obejmują mnie, mówią, że chcieliby, żeby ja była ich mamą. I to właśnie to bardzo wzrusza. Oni w domku mają wolność i rodzice za nimi nie patrzają, a tutaj u nas jest, przychodzimy, odmawiamy różaniec, później idziemy do kościoła. Oni na początku są tacy rozszczepani, to tam pójdzie, to tam, i są
zamknięcie w sobie, nic nie mówią, ale na jakiś trzeci dzień już się tak rozwijają, otwierają swoje serduszka, zaczynają przytulać się, zaczynają mówić, a ja nie umiem pacierzy. A czy przyjdzie Panie do mnie wieczorem z mówicy, Aniele Boże, stróżu mój? Bardzo dzieciom podoba się, kiedy do nich na dobranoc przychodzisz i opowiadasz jakąś historię, jakąś bajeczkę, czy taki prosty pacierz, bo na przykład w grupie 12 dzieci do każdego nie zdążysz bajki opowiedzieć, ale taki pacierzyk jak Aniele Boże, stróżu mój i na przykład zrobienie krzyża na lbie, przyjeżdżają na drugi rok, proszę Panie, zróbcie mnie, moja mama mnie nie robi, zróbcie mnie, takie, no, mnie to takie ważne. No to takie jest wzruszające, dzieci wtedy zasypiają, uspokajają się i już tak bardziej przytulają się do Ciebie, no czyli otwierają się na jakiś drugi, trzeci dzień. Teraz siadamy, dajcie rączkę, za każdym z moim Aniele Boże, stróżu mój. Aniele Boże, stróżu Kariny, Aleksandry i Ruty. Ty zawsze przy nich stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź im zawsze ku pomocy. Strzeż duszę ciała ich i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Dobranoc, niech Was Bóg szczerze. Dobranoc. Kocham Was. Śpicie spokojnie. Teraz będzie praca. Praca nad tymi, którzy już nie mieszkają między nami, ale odeszli do Pana. Dzisiaj będziemy zwiedzać miejscowy norwiliżski cmentarz. Będziemy pracować w grupach. Każda grupa ma swego świętego, ma nazwę. I na cmentarzu znajdziemy groby właśnie tych, którzy mają podobne imienia, jak na przykład nasza grupa świętego Andrzeja Boboli, czyli my będziemy szukać Andrzeja, grup, którego nikt nie nawiedza. W ciągu tych 8 dni my ten grup tego Andrzeja porządkujemy, odmalujemy i pozostawimy, a kiedyś, jeżeli Pan Bóg pozwoli wrócić tutaj, my jeszcze ten grup będziemy nawiedzać. Алло, все хорошо, не дзвонь, все хорошо, дети справляются. Не, ну все хорошо, можешь не плакать, все хорошо, они как анёлки у нас. Добрые дети, дякую, Грета, что ты дзвонишь, очень ты, jesteśmy вдячны, твои дети są bardzo szczere i dobre. Алло, Матко, милосердя, chyba bardziej przyjeżdżam uczyć się cierpliwości, poznawać Boga w takich sytuacjach, bo tutaj akurat w takim krótkim czasie można więcej poznać, bo jest duże skupisko dzieci i w każdym jest jakieś coś innego, jakiś inny skarb i ten skarb jest taką cechą właśnie Boga. Teraz człowiek chce im więcej wziąć, tak, brać pieniędzy, ale jak zaczynasz coś robić bezpłatnie, ale ty nie bez tej myśli, że jak ty będziesz coś robiła bezpłatnie, że tam dostaniesz to samochód, pieniądze, nie. To wraca do ciebie miłością drugich ludzi. Oni też tobie chcą pomóc. Ja nie wiem, jakieś, spotykasz się z dobrymi ludźmi. No to po prostu wraca ta miłość i dobroć w tobie w tysiąc, ja nie wiem, ile razy. Mają chęć do pomocy bliźniego swego, jakby wypełnienie swojego obowiązku ludzkiego, to jest, każdy to musi robić, nie ma wyjątku, każdy musi robić, tylko każdy czeka na jutro, a ten, który przychodzi dzisiaj, to jest w czas. To naprawdę takie wielkie cud, od razu tego nie zrozumiałam. Byłam tłumaczem języka migowego z osobami niesłyszącymi, ponad 11 lat jeździłam zawsze do Wilna. Później tak się stało w moim życiu, taki pewny kryzys, ale mam teraz córeczkę i w tym kryzysie nawracałam się. I gdy spotkałam Pana Tadeusza, wstąpiłam do wspólnoty, zaczęli dziać się cuda.
Znalazłam pracę tutaj, gdzie zawsze chciałam, w Solecznikach. Mogę opiekować się swoim dzieckiem, mogę opiekować się jeszcze bardziej tymi dziećmi, które są obok. Otrzymałam mieszkanie. Znalazłam mi takie resursy, że mogłam sobie kupić mieszkanie, o którym nawet nie marzyłam. A najgłówniejsze to jest wspólnota, bo we wspólnocie to czujesz się mocny i silny. Czujesz się, że dasz radę. Jeden za wszystkich. Wszyscy za jednego. Dobij twój pracę. Ludzisz się w bogactwo. Jeżeli uwierzysz, to zobaczysz. Dużo też dzieci potrzebują prostych takich rzeczy jak ubrania. Tutaj w naszych koloniach Miłosierdzia Bożego przywozimy nie tylko ubrania, ale całe paczki, które nam ofiarują z dużej Polski, bo my jesteśmy w małej Polsce, my jesteśmy na Kresach, a Duża Polska bardzo dużo wspomaga paczkami dla tych dzieci. Kiedy otrzymujemy paczki, to właśnie bierzemy tą paczkę i jedziemy do indywidualnej rodziny i oddajemy. I oni się bardzo tym cieszą. Cieszą się tym, że o nich pamiętają i ich nie zapominają. Jedziemy do rodziny Siemionowiczów, do wsi Jurdzieliany w Dziewięniszskim Starostwie. Z tą rodziną zaczęliśmy pracować dopiero w tym roku, jak otrzymaliśmy od starosta pani Czesławy. Od pani Czesławy otrzymaliśmy chęć bycia dzieci na naszych koloniach. Przyjechali 4 osoby i dopiero w końcu naszych kolonii Renata podchodzi do mnie i mówi, że pan Tadeusz, my też potrzebujemy pomocy, dlatego że my nie mamy gdzie żyć. Ja mówię, jak to nie macie gdzie żyć? No bo nasz dom jest taki stary, ponury i taki jak jest. I my poobiecaliśmy, że przyjedziemy do nich i zobaczymy, jak tam jest i damy im do pomocy jakiekolwiek narzędzie, wędka, żeby oni sporządkowali by to. Dzień dobry. No co, przyjechali do ciebie zapytać, jak wy czujecie się? Dobrze. Wszystko w porządku? Tak. Jak ten remont? Normalnie. Chodźcie, pokażcie, jak wy żyjecie. Chodźcie, zobaczcie, jak, gdzie ty spala. Chodź, pokaż, chodź. Chodź, pokaż. A temu rower już się? Oni złamali. Złamali. No i dobrze, następny kupimy. To już to dwa tygodnie tylko służyło. No widzisz, nieładnie, że wy tu tak jesteście. Nie będę pokazywać, nieładnie. Chodźcie do domu. Tu taki dom był cały, chłopcy, pokażę. Tu taki był, jak było. Widzicie, tutaj. O. 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 Taki dom. To ich nam przełożona mama z babcią razem dopatruje jeszcze. Chodź tu, Andrzejka. Andrzejka i Dawid. Dawid, ty do której klasy pojedziesz, Dawid? Do drugiej. Do drugiej pójdziesz? To będziesz każdy dzień w szkole? Tak. Babcia was krzywdzi trochę, czy nie? Ona też winna. Ona tutaj namawia, że my takie nie do. No, wy już dobrze zawsze byli, no, tak jak mówię. I każdy raz my winne w co mieć. Ona... Wiecie, jak wypiję. A lubi wypić? No. I zaczyna. No ja widzę, ale dzisiaj nie wypita? Jest trochę. Wypita trochę? No, ale widzisz, nieznacznie. Pieniędzy na ubranie kto im da? Ze starostwa? Tak. Pojadę, ubiorę? Da, w poniedziałek. Dobrze, dobrze, dobrze. W poniedziałek. No a w sobotę ich odpuści, 4, ja ich zabiorę do Wilna. Chodźcie, do widzenia. Chodźcie, powalaj, Renato. Renata! Do widzenia. Chodźcie, odmówimy ojcze nasz, chodźcie. Chodź, odmówimy ojcze nasz, nie ma tu nikogo. Za to, żeby dobrze zacząć rok szkolny, tak? Za co jeszcze? Mów. Żeby babcia była zdrowa. Tak, żeby co jeszcze mów, Andrzej? Renata dobra była. Żeby Renata dobra, a ty co chcesz? Żeby wszyscy dobrze uczyliśmy. Ojcze nasz? Który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcy. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Musimy chyba głośniej, bardziej nagłośnić to, co robimy, żeby przyciągnąć ludzi więcej do pomocy.
No ale myślę, że wszyscy chcą pomóc, bo ludzie są dobrego serca, tylko że może też myślą, boją się stracić swój czas cenny, choć kiedy się oddaje ten czas, okazuje się, że można wszystko zdążyć. Kiedy wstąpiłam do tej wspólnoty miłosierdzia, zrozumiałam, że to jest szans po prostu, że my wszyscy razem możemy ogarnąć bardzo dużo tych rodzin, ludzi. I właśnie ja myślę, że kto potrzebuje, kto ma taką potrzebę pomagać, to ja myślę, że to bardzo dobry jest szans. Nasza wspólnota już z panem Tadeuszem, z innymi naszymi wolontariuszami, bo ja jestem też wolontariuszką prosto, i już się trochę rozrasta i potrzebujących dzieci też się rozrasta, bo już jak mówiłam, że już 400 osób, ponad 400 i już nie dajemy sobie rady, więc prosimy wszystkich, bardzo prosimy pomocy dołączyć się do nas, do naszej fundacji. Wy też możecie być aniołami, jeżeli macie jakiś niepotrzebny telefon u dziecka jakiegoś zapytać, kto chce telefon, podarujemy wam. To może być anioł na jeden raz. To zależy tylko od samego człowieka. Chcesz być aniołem poprzez jakiś czas, chcesz jednorazowo być, chcesz krótko. Czyli anioł wybiera sam sobie jak. Jeżeli chcesz być aniołem, to wystarczy wejść na stronę www.wmb.lt, wyszukać dzieci, którzy potrzebują wsparcia i zaopiekować się, zatelefonować do naszej fundacji. Jest w kontaktach, są nasze e-maila, numer telefonu. Można zadzwonić także, napisać e-maila od razu, bezpośrednio i my skierujemy do tej rodziny, bo numer rodziny, telefonu my nie piszemy, bo to jest bardzo takie prywatne. A może też do nas przyjechać i razem z nami pojechać do tej rodziny i zaopiekować się ją. Każdego roku mamy takich 200 próśb, rowerków, telefonków. Niestety tych rzeczy my ich nie wprawia kupić, nie mamy, ale ja cały czas mam nadzieję, że nasze hasło, jeżeli uwierzysz, to zobaczysz, wierzę, że znajdę kogoś, jakiegoś dobrego człowieka, który ma niepotrzebne duże, duże pieniądze i przeszle na nasze konto i my wszystkich tych rzeczy kupimy. Zachęcam też podzielić się i poczuć radość z tego dzielenia się. Kiedy poczujesz radość dzielenia się, to zaczniesz oddawać więcej, do ciebie będzie więcej przychodzić.